Szanowni Państwo, witam serdecznie na kolejnym wykładzie Szczecińskiego Humanistycznego Uniwersytetu Seniora, wykładzie zorganizowanym na Wydziale Humanistycznym we współpracy ze Stowarzyszeniem Absolwentów, Pracowników i Przyjaciół Wydziału Humanistycznego Razem w Szczecinie. Jest mi serdecznie miło przedstawić Państwu panią doktor habilitowaną Urszulę Kozłowską, pracownika Instytutu Socjologii, a równocześnie moją koleżankę z Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, w którym pełni funkcję sekretarza. Dzisiejszy wykład zatytułowany jest Trudny 1945 rok. Organizacja służby zdrowia na Pomorzu Zachodnim. Pewnie jeszcze części tutaj osób nie było na świecie w tym 1945 roku, a być może Państwo byliście dziećmi i Państwa rodzice musieli się zmagać z zapewnieniem jakby należytej opieki zdrowotnej właśnie dla Państwa. Także myślę, że tutaj koleżanka, ja jestem socjolog, ale i z tą nutką historyczną Państwu przedstawi. Bardzo proszę i dziękuję serdecznie za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję. I teraz zobaczymy. Szanowni Państwo, ja dzisiaj bym właśnie chciała tak powiedzieć o Pomorzu Zachodnim troszeczkę może w innym kontekście niż to, co do tej pory Państwo wiedzieli bądź też uczestniczyli w warsztatach historycznych. Otóż temat, jak już powiedziała tutaj pani doktor Bugajska, temat mojego wystąpienia dotyczy organizacji służby zdrowia na danym terenie. A gdy już jesteśmy przy tym temacie, to mam do Państwa takie pytanie. Co Państwo dzisiaj zrobili dla swojego zdrowia? Chodziłam pieszo. Świetnie, świetnie. No właśnie, proszę Państwa, jemy śniadanie, chodzimy pieszo. Co tam jeszcze? Robimy rano dla swojego zdrowia. Bierzemy kąpiel czy prysznic i tak dalej. Rzeczywiście, proszę Państwa, takie rzeczy robimy dla swojego zdrowia. Prawda, co prawda nie zastanawiamy się codziennie na tym, budząc się na zasadzie oj, dzień dobry, jak mi jest dobrze ze sobą, bo jestem zdrowym i tak dalej. Oczywiście takie tematy nam nie dotyczą. Dotyczą wtedy, kiedy już zachorujemy, ale to już jest temat na inne nasze spotkanie. Ale podejrzewam, że takiego tematu, takiego pytania nie zadawali sobie ci, którzy przyjeżdżali tutaj na Pomorze Zachodnie właśnie w tym 1945 roku. Nie zadawali sobie pytania, co ja zrobiłem dla własnego zdrowia, tylko przystąpili do pracy, żeby zorganizować tutaj ochronę zdrowia, żeby zaspokoić potrzeby zdrowotne tych ludności, która już tutaj przybywała oraz tych, które tutaj napływała. W związku z tym, proszę Państwa, dzisiaj właśnie powiemy sobie na ten temat, jak wyglądała ta organizacja w tym 1945 roku. Dlaczego 1945? Bo to był, że tak powiem, początek tego okresu bardzo istotnego dla kształtowania się tutaj też polskiej administracji na tym terenie, a szczególnie to, co mnie najbardziej interesuje, spraw związanych ze zdrowotnością. Jak Państwo wiedzą, były to specyficzne warunki, tak? Nie tylko chodzi o te warunki, które wynikały z zakończonych działań wojennych, ale również wynikały z kwestii tego, że był to teren całkowicie, można powiedzieć, inny, odmienny od terenów centralnych Polski, ze względu również na to, że jak Państwo wiedzą, czasami w literaturze pojawia się informacja, że był to tak zwany dziki zachód, tak? I w związku z tym tutaj te osoby, które przybywały, żeby kształtować tą polską administrację, generalnie zmagały się z bardzo wieloma problemami i o tych właśnie dzisiaj problemach chciałabym Państwu powiedzieć. Ale zanim, proszę Państwa, przejdziemy do tego, jak to było na Pomorzu Zachodnim, to może parę słów takiego wstępu dotyczącego tego, jaki w ogóle był klimat polityczny, klimat dotyczący spraw związanych z polityką zdrowotną, która była realizowana w Polsce po 1945 roku. To nam też pozwoli w pewien sposób pokazać, że te zjawiska, procesy, tak, które zachodziły tutaj na Pomorzu Zachodnim, również jak gdyby no, były wpisane tak, w ten ważny element tak, życia politycznego naszego kraju po 1945 roku. Otóż, proszę Państwa, historia, jeżeli chodzi o sprawy związane ze zdrowotnością państwa polskiego po 1945 roku, zaczęła się jeszcze wcześniej, bo już w manifestie PKWN w 1944 roku było powiedziane, że oprócz spraw związanych z reformą rolną, tak, reformą dotyczącą gospodarki, również znalazł się zapis związany z ubezpieczeniami społecznymi. Tak?
Czyli generalnie te ubezpieczenia miały być na wypadek choroby, inwalidztwa, zdrowia, bezrobocia i przede wszystkim właśnie tutaj też zawarto informacje dotyczące ubezpieczenia na starość. Zapowiedziano, że przede wszystkim ma być to zreformowane i rzeczywiście tutaj prace przebiegały w tym kierunku. Warto również podkreślić to, że jednym z ważnych departamentów PKWN, który był odpowiedzialny za realizację polityki socjalnej i zdrowotnej, właśnie był resort pracy, opieki społecznej i zdrowia. I tu, proszę Państwa, bardzo ważnym elementem tego resortu był przede wszystkim właśnie ten dział zdrowia, Departament Zdrowia dokładnie, który przede wszystkim zajmował się sprawami związanymi z organizacją zwalczania chorób epidemicznych. Bo jak Państwo wiedzą, co nie jest oczywiście tutaj jakimś odkryciem, sytuacja sanitarno-epidemiologiczna ludności po zakończonych działaniach wojennych nie przedstawiała się najlepiej. I w związku z tym przede wszystkim ówczesny dyrektor tego departamentu, dr Jerzy Morzycki, który później był pierwszym naczelnym nadzwyczajnym komisarzem do spraw walki z epidemiami, ja o tym, na czym polegał ta instytucja, powiem w późniejszym moim wystąpieniu, przede wszystkim właśnie mówił, że generalnie mówienie o tym, jak faktycznie wygląda sprawy związane z zachorowaniami i tak dalej, to jest po prostu, byłoby błędem, ponieważ ta dynamika była bardzo istotna, bardzo szybko to wszystko przebiegało, niemniej jednak, jak już powiedziałam, podejmowano próby w kierunku tego jej jak gdyby opanowania, uporządkowania. I to, co powiedziałam wcześniej, ważnym taką instytucją, która przede wszystkim zadbała o ten ład sanitarno-epidemiologiczny, epidemiologiczny po II wojnie światowej był przede wszystkim właśnie wspomniany przeze mnie naczelny, nadzwyczajny komisariat do walki z epidemiami. Proszę Państwa, nie była to nowa instytucja, w sensie, że ona jak gdyby powstała od początku, ponieważ była, można powiedzieć, wpisana w tak zwaną dobrą tradycję. Instytucja tego typu działała już po pierwszej wojnie światowej, tak, kiedy przede wszystkim tutaj ją powołano, ale to historia jej powstania była troszeczkę inna, tak, niż tutaj po II wojnie światowej, ale nie dzisiaj o tym. I generalnie była, jak już powiedziałam, to instytucja, która była tylko wyłącznie zajmowała się zagadnieniami związanymi z organizacją i zwalczaniem chorób zakaźnych. Jego prace, proszę Państwa, czyli prace komitetu przebiegały w dwóch takich zasadniczych kierunkach. Pierwszy przede wszystkim było stworzenie odpowiedniej, wypracowanie, tak, przygotowanie odpowiedniej ilości środków technicznych, które umożliwiłyby podjęcie natychmiastowej akcji przeciwepidemicznej. W związku z tym przede wszystkim podejmowano to takie działania, jak organizowano kursy, szkolono personel, przede wszystkim właśnie tutaj zadbano o jak gdyby przygotowanie odpowiednie dezynfektorów i tak dalej, czyli osób, czy przygotowanie kolumn epidemicznych, czyli te wszystkie działania, które były bardzo ważne, tak, aby technicznie prowadzić daną akcję. I drugą formą działalności, na której się NKK skupił, był to przede wszystkim prowadzenie odpowiedniej akcji szkoleniowej, propagandowej, która jak gdyby miała na celu pokazanie, uzmysłowienie, tak, ludności zagadnień związanych z chorobami zakaźnymi. Oczywiście, proszę Państwa, ta struktura NKK, czyli tego Naczelnego Nadzwyczajnego Komisariatu do Walki z Epidemiami, ona zmieniała się, bo tak na dobrą sprawę on funkcjonował do 1948 roku, później został przekształcony w stacje sanitarno-epidemiologiczne, te oddziały wojewódzkie. I w związku z tym ona, ale pierwotnie składał się z dwóch podstawowych właśnie departamentów: przeciwepidemicznego, który właśnie zajmował się planowaniem akcji przeciwepidemicznych, zwalczaniem chorób, tak, epidemicznych, i sanitarnego, który był związany z sprawami dotyczącymi higieny, tak, sanitariatu i różnego rodzaju sprawami, które z tym były powiązane. NKK poprzez swoich przedstawicieli w postaci właśnie wojewódzkich komisarzy, jego akcje były realizowane w terenie. Co jeszcze było, proszę Państwa, ciekawe, jeżeli chodzi o tę instytucję? No przede wszystkim było ciekawe to, że była to instytucja, która, jeżeli chodzi o ten szczebel wojewódzki, bezpośrednio podlegała pod Ministerstwo Zdrowia.
Czyli jak gdyby był Wydział Zdrowia, tak? Ale NKK nie był elementem, znaczy był elementem zdrowia, ale on nie podlegał pod Wydział Zdrowia, tylko od razu pod ministerstwo. Pytanie, dlaczego tak się działo? Było to związane przede wszystkim z tym, że uważano, że jak się rozbuduje tę ścieżkę administracyjną, tak, to wtedy po prostu będzie to opóźniało podejmowanie różnorodnych działań. A jak Państwo wiedzą, no jeżeli mamy do czynienia z epidemią, z chorobami, no to trzeba jak intensywnie zacząć działać, a nie czekać na jakieś różnego rodzaju, prawda, pozwolenia, żeby móc zacząć podejmować jakieś tutaj kroki w kierunku zwalczania epidemii. W związku z tym pierwotnie było tak, że rzeczywiście była pewnego rodzaju dwutorowość. Był Wydział Zdrowia, tak, ale i był NKK. Ale NKK, czyli ten oddział wojewódzki Naczelnego Nadzwyczajnego Komisariatu, podlegał bezpośrednio pod Ministerstwo Zdrowia. I w związku z tym było dosyć to ciekawe, ponieważ było to takie tylko jedyne, tak, taka jak gdyby można powiedzieć historia administracyjna, tak, która występowała tutaj, jeżeli chodzi o budowanie administracji. Proszę Państwa, ale co było takie istotne i ważne, jeżeli chodzi o ten 45 rok? No przede wszystkim ważne było to, że w kwietniu, dokładnie 11 kwietnia, zostało powołane Ministerstwo Zdrowia. Pierwszym powojennym ministrem zdrowia był dr Franciszek Litwin. Generalnie przede wszystkim, z czego to było świadectwem? No przede wszystkim było świadectwem tego, że sprawy zdrowotne ludności są ważne, tak? Bo jeżeli powołuje się oddzielny, samodzielny resort, no to generalnie świadczy o tym, że ten problem jest istotny i ważny. I rzeczywiście, proszę Państwa, Ministerstwo Zdrowia stanęło przed ważnymi problemami zdrowotnymi, które musiało rozwiązać po 1945 roku. Między innymi sprawy już związane właśnie ze zwalczaniem epidemii, ale to nie tylko, tak? Jak Państwo wiedzą, z wojną są związane między innymi inne kwestie, jak na przykład sprawy związane z umieralnością, tak, ludności, z zniszczeniem biologicznym ludności i tak dalej. Te elementy należało jak najszybciej rozwiązać i w związku z tym powołano tutaj właśnie ministerstwo, samodzielne ministerstwo, tak, które, jak jeszcze raz to podkreślę, które świadczyło o tym, że jednak że waga problemów zdrowotnych społeczeństwa jest bardzo istotna. Proszę Państwa, tak to generalnie mniej więcej był taki klimat, tak, jak już powiedziałam, te elementy polityki zdrowotnej, które przyświecały temu, co się działo na Pomorzu Zachodnim. O innych rzeczach, typu działalności Polskiego Czerwonego Krzyża, czy również działalności placówek Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, powiem właśnie Państwu w moim dalszej części wystąpienia. Proszę Państwa, trudne początki, tak? Trudny 45 rok. Jak wyglądało? Ja tu Państwu przedstawię na slajdzie wypowiedź naocznego świadka tamtych czasów. Jest to wypowiedź mieszkanki Szczecina, która właśnie jak gdyby była świadkiem, tak jak już powiedziałam, naocznym. Jak Państwo wiedzą, świadkowie naoczni są bardzo ważnym źródłem informacji o tamtych czasach. To nie tylko chodzi o dokumenty, tak, ale również jest jak gdyby naoczna relacja tego, jakie wyglądały te trudne początki. To jest, proszę Państwa, ja tylko chciałam Państwu pokazać, na pewno Państwo to wiedzą, jak rzeczywiście były te, z jakimi trudnościami zmagali się sami mieszkańcy, tak, miasta, w tym wypadku Szczecina, jak i również w ogóle osoby, które przybywały tutaj na teren Pomorza Zachodniego. Proszę Państwa, początkom budowania służby zdrowia na Pomorzu Zachodnim, które przypadły właśnie na te pierwsze lata powojenne, towarzyszyła bardzo trudna sytuacja. Ta trudność, już jak mniej więcej Państwu troszeczkę powiedziałam już na początku, była związana nie tylko z tą powojenną specyfiką, ale również przede wszystkim to, że organizacja tutaj życia przebiegała zupełnie w innych, odmiennych, nieznanych, tak, warunkach. Trzeba było ją przygotować od podstaw, zarówno pod względem właśnie takim tym organizacyjnym, tak, wypracować pewne rzeczy, ponieważ bardzo często te pierwotnie, jak tutaj swego czasu mówił ówczesny pierwszy naczelnik Wydziału Zdrowia, generalnie wymagano dużych takich dyspozycji organizatorskich. Często robiono pewne rzeczy intuicyjnie, tak, żeby mogły tutaj pewne rzeczy powstać, ponieważ nie było tutaj odpowiednich regulacji tego wszystkiego. I władze właśnie stanęły przed bardzo trudnym zadaniem, że pomimo skromnych środków trzeba było podjąć, tak jak już powiedziałam, próby organizacji służby zdrowia.
I przede wszystkim należało stworzyć jak najlepsze warunki po to, aby ludność mogła otrzymywać wsparcie zdrowotne, zarówno ta, która, jak już powiedziałam, mieszkała, była już na tym terenie, jak również ta, która napływała. Jak Państwo wiedzą, największa fala migracji ludności na Pomorze Zachodnie była w 1946 roku, wtedy rzeczywiście najwięcej napłynęło na Pomorze Zachodnie ludności i w związku z tym trzeba było jak gdyby zaspokoić tak ich potrzeby zdrowotne. Proszę Państwa, pierwszym naczelnikiem Wydziału Zdrowia Urzędu Okręgowego w Koszalinie w czerwcu 1945 roku został doktor medycyny Hieronim Powiertkowski, zaś jego zastępcą został mianowany doktor farmacji Eugeniusz Łępicki. I nowo utworzony wydział tak przystąpił do organizacji referatów zdrowia w urzędach obwodowych, czyli w urzędach obwodowych. W początkowej fazie generalnie, jak już powiedziałam, to wszystko było takie, można powiedzieć, bardzo dynamiczne, takie świeże i w związku z tym przede wszystkim tutaj te umiejętności organizatorskie były jak najbardziej potrzebne i w związku z tym to się liczyło tutaj najbardziej. I jak gdyby o specyfice tego czasu ówczesny właśnie naczelnik Wydziału Zdrowia w liście, który skierował do pierwszego powojennego ministra zdrowia, czyli do znanego już Państwu przed chwilą powiedzianego przeze mnie Franciszka Litwina, mówił, że przede wszystkim ta specyfika Pomorza Zachodniego jest związana z tym, że buduje się tutaj tą polską państwowość na tym terytorium od samych tak fundamentów, czyli zupełnie odmiennie i zupełnie inaczej niż w tych centralnych województwach. Proszę Państwa, w okresie organizacji służby zdrowia na Pomorzu Zachodnim można wskazać takie dwa takie istotne etapy. Pierwszy to jest właśnie ten przygotowawczy, który obejmował 45 i 46 rok. Ja się skupię tylko i wyłącznie na 45, ponieważ jak już Państwu powiedziałam, to był ten prapoczątek tego wszystkiego, co się działo tutaj, jeżeli chodzi o sprawy związane z organizacją służby zdrowia. I później lata późniejsze, kiedy to już wszystko zostało w miarę opanowane i zaczęło funkcjonować we właściwym sobie rytmem. Proszę Państwa, ten pierwszy okres odznaczał się, oprócz tych trudności powojennych, tak, odznaczał się bardzo dużym chaosem. Wydział generalnie, można powiedzieć, właściwie nie pracował. Był bardzo ograniczony kontakt z placówkami, które były organizowane w terenie. Co, proszę Państwa, było bardzo trudne. Dlaczego? Dlatego, że ta fatalnie działająca łączność, fatalnie działająca komunikacja powodowało to, że brak było informacji, przepływu takich informacji pomiędzy urzędem a tymi placówkami, które były organizowane w terenie, co bardzo utrudniało pracę. Proszę pamiętać o tym, że był to czas dosyć dynamiczny, nawet jeżeli chodzi o sprawy związane z epidemiologią, tak? Był to okres, kiedy rzeczywiście nie można, mówienie o faktycznych zachorowaniach byłoby wielkim nadużyciem. Szacowano, tak? Mówiono na przykład bardzo często w sprawozdaniach na przykład lekarzy etapowych, którzy pracowali w placówkach Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, jest napisane, że dużo chorowało, że wielkie ilości chorych przybyły tutaj na te tereny. Czyli proszę zobaczyć, że rzeczywiście tutaj, nawet jeżeli mówimy tutaj o jakościowym wymiarze pewnego zjawiska, to jednak pojawia się kwestia tego, że ten brak łączności, brak komunikacji pomiędzy urzędami powodował to, że praca była bardzo utrudniona. I mimo tego, że na przykład w dyspozycji Wydziału Zdrowia, tak, pozostawały leki, były kredyty, była jakaś pomoc, to one tam, gdzie trzeba, bardzo często docierały z kilkutygodniowym opóźnieniem, co było bardzo niebezpieczne właśnie w sytuacji, o której Państwu przed chwilą powiedziałam. I drugi etap to jest ten etap właśnie ten późniejszy, przypadający na lata 47 i później, tak, kiedy przede wszystkim tutaj w oparciu również o pewne wypracowane wcześniej akty normatywne, wszystko zaczęło w miarę dobrze działać. Proszę Państwa, ja zajmując się sprawami organizacji służby zdrowia, można podzielić jak gdyby te czynniki, które miały wpływ na to, jak ta służba zdrowia się organizowała, można podzielić na dwie takie zasadnicze grupy. Przede wszystkim pierwsza grupa czynników, o których Państwu chciałabym powiedzieć, to jest grupa czynników, jak mają Państwo tam napisane, o charakterze ogólnospołecznym, i druga grupa to są te, które są związane bezpośrednio ze służbą zdrowia.
Proszę Państwa, co składało się na te czynniki ogólnospołeczne? No przede wszystkim w istotny sposób które te czynniki ogólnospołeczne w istotny sposób oddziaływały tak na kształtujący się tak porządek społeczno-polityczny w tym nowym powojennym wymiarze. I do tych czynników ogólnospołecznych można zaliczyć między innymi duże zniszczenia wojenne. Szacowano tak, że zniszczenia te mieszczą się w granicach 30-90%, zaś biorąc pod uwagę miasta i miasteczka Pomorza Zachodniego, gdzie mieściły się zakłady lecznicze, to generalnie zniszczenia były określane w następujący sposób, że zniszczenia powyżej 70% dotyczyły takich miast jak Kołobrzeg, Wolin, Świnoujście, Choszczno. W granicach 50-70% były zniszczone Szczecin, Stargard Szczeciński, Sławno, Nowogard, Kamień Pomorski, Piła, Goleniów, Dębno, Bobolice. Natomiast w Bytowie, Koszalinie, Białogardzie, Człuchowie, Drawsku, Słupsku, Barlinku, Płotach, Międzyzdrojach zniszczenia oceniano w granicach 30-50%, zaś w pozostałych miastach nie przekraczały one 30%. Innym takim czynnikiem ogólnospołecznym, który miał tutaj wpływ, o którym już też Państwu dzisiaj wspomniałam, były ogólnie panujący chaos i wyludnienie, tak, co generalnie nie pozostawało bez wpływu na organizację służby zdrowia, czy też wręcz można powiedzieć się utrudniało. Ja to powiem w przypadku, jak będziemy mówili o czynnikach związanych ze służbą zdrowia, jak dochodziło do sytuacji takich, że lekarze opuszczali tak zajęte już wcześniej swoje stanowiska pracy. I również, proszę Państwa, takim ogólnym, takim czynnikiem do tej kategorii można zaliczyć ruch migracyjny. Co prawda w samym 40, co już, jak już powiedziałam i to też między innymi w swoich publikacjach podkreśla profesor Białecki, że największa ilość migrantów na teren Pomorza Zachodniego przybyła w 1946 roku, jednak już w 1945 roku było według tego, co odnotowały statystyki PUR, na samym Pomorze Zachodnie przybyło ponad 200 tysięcy osób, z tego ponad 160 z terenów Polski, zaś blisko 50 tysięcy z terenów wschodnich, tak, które zostały przyłączone do Związku Radzieckiego po II wojnie światowej. Proszę Państwa, nie bez znaczenia i chyba bardzo ważnym, chyba jednym można powiedzieć, że z najważniejszych takich tych czynników ogólnospołecznych, które miały wpływ na kształtowanie się tutaj przede wszystkim służby zdrowia, były sprawy związane z polską administracją, tak, na danym obszarze. Organizowano, jak już mówiłam tutaj parę razy, organizowano ją zupełnie inaczej, odmiennie niż w centralnych rejonach kraju, a sytuację tę dodatkowo jeszcze komplikowała nieustabilizowana kwestia prawno-polityczna, tak, analizowanego terenu. Jak Państwo wiedzą, generalnie Szczecin stał się, polska administracja Szczecin całkowicie przejęła w lipcu, więc generalnie do tego czasu ta dynamika była tutaj dosyć znaczna. I w chwili przejmowania przez tych ziem, tak, przez polską administrację, zarówno cała infrastruktura i kolejowa, i telekomunikacyjna nie działały, tak, podobnie jak i również nie działały zakłady przemysłowe, przedsiębiorstwa, czy zrujnowane szpitalnictwo. Te wszystkie elementy bardzo mocno tak utrudniały życie, utrudniały funkcjonowanie różnego rodzaju, że tak powiem, placówek wszelakich, również tych związanych ze służbą zdrowia, i dopiero właśnie ten 46 rok przyniósł nowe jakościowe zmiany, jeżeli chodzi o jej organizację. Proszę Państwa, druga grupa czynników, o których teraz chcę Państwu powiedzieć, czyli te, które są bezpośrednio związane ze służbą zdrowia, to przede wszystkim braki lekarzy, tak, specjalistów oraz personelu medycznego. Co prawda już teraz się nie używa takiego terminu średni personel medyczny, ale kiedyś, tak, używając nazewnictwa dla tamtych czasów, możemy użyć takiego pojęcia. Proszę Państwa, to w takim razie pytanie, kto leczył, tak, te osoby, które tutaj napływały? No przede wszystkim te doraźne lecznictwo i zaspokojenie najpilniejszych potrzeb zdrowotnych ludności było realizowane przez personel niemiecki, personel medyczny, przez personel wojskowy.
I w związku z tym przede wszystkim właśnie również przez obecny, jak już bardzo często tak ta współpraca na przykład występowała pomiędzy polskim personelem medycznym a personelem niemieckim. Z tą sytuacją ostatnią, którą Państwu powiedziałam, mieliśmy między innymi do czynienia w Lęborku, Słupsku, Sławnie, Choszcznie, Trzebiatowie, Gryficach, gdzie proszę Państwa jeszcze do połowy 1946 roku 40% personelu medycznego stanowili Niemcy. Podobnie też sytuacja była w Nowogardzie, gdzie zarząd tak nad szpitalem sprawowała polska pielęgniarka, która kierowała niemieckimi siostrami zakonnymi. Dopiero tutaj w połowie lipca 1945 roku przybyła, jak gdyby ta sytuacja uległa zmianie. Podobnie proszę Państwa także było i w Dębnie, w Bobolicach, czy także w Koszalinie, tak, gdzie jeszcze tam też podkreśla się to, że wraz z personelem polskim współpracował personel niemiecki. Proszę Państwa, jedynie na terenie Szczecina w 1945 roku nie było już niemieckich pielęgniarek, ponieważ z chwilą przyjęcia miasta przez polską administrację, dokładnie w lipcu tak 1945 roku, o czym Państwu już powiedziałam, przeszły one do pracy w szpitalu, który znajdował się w dzielnicy Golęcino, a który do października pozostał w rękach niemieckich. Organizowano tak różne działania, które miały na celu przede wszystkim poprawę sytuacji sanitarnej ludności, ale żeby jak gdyby pokazać wagę tego, co się tutaj działo, przede wszystkim zorganizowano 20 czerwca w Koszalinie była zorganizowana pierwsza konferencja sanitarna, na której byli obecni wszyscy przedstawiciele ówczesnej władzy, w tym również pierwszy naczelnik Wydziału Zdrowia, który właśnie przedstawił ogólną tak sytuację zdrowotną na Pomorzu Zachodnim. Przede wszystkim wskazał na ważne i istotne jak gdyby elementy, które należy, nad którymi trzeba pracować. Jak już powiedziałam, takim ważnym, istotnym elementem przede wszystkim były braki kadrowe. On wskazał on pokazał przede wszystkim to, że są na terenie Pomorza Zachodniego są powiaty, gdzie nie tyle nie ma polskich lekarzy, ile w ogóle nie ma żadnej pomocy medycznej dla ludności. Braki w kadrach lekarskich potęgowały również przede wszystkim inne zjawisko, te właśnie, które były związane z opuszczaniem uprzednio obsadzonych już placówek przez lekarzy, czy nie podejmowania ich przez nich pracy. Sytuacją taką na przykład mieliśmy do czynienia w powiecie kamieńskim, gdzie lekarz powiatowy po 23 tygodniach opuścił swoje stanowisko pracy, bo stwierdził, że po prostu jest mu tutaj za ciężko pracować. Czy na przykład w powiecie nowogardzkim, gdzie wysłani tam lekarze nie podjęli właśnie w ogóle pracy. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim kadra medyczna nie chciała się osiedlać, była niechętna tak, do osiedlania się w zrujnowanych miastach, miasteczkach, wsiach Pomorza Zachodniego. Bardzo trudna, proszę Państwa, sytuacja była pod tym względem między innymi w powiecie kołobrzeskim, gdzie według danych szacunkowych same zniszczenia powiatu obejmowały 40%, zaś miasto było nawet zniszczone w 95%. I ta sytuacja powodowała to, że lekarze nie chcieli się tutaj między innymi także osiedlać. Oprócz pięciu niemieckich lekarzy, którzy jeszcze tam działało na terenie powiatu, był jeden polski, można powiedzieć, że lekarz. Co prawda był to absolwent tak zwanej szkoły Zaorskiego, była to taka szkoła, która przygotowała generalnie do studiów medycznych, który właśnie tam sprawował opiekę nad ludnością. Proszę Państwa, oprócz tego, że były braki tak w kadrach lekarskich, o czym Państwu to powiedziałam, przede wszystkim nawet ci lekarze, którzy już pracowali i podjęli swoją pracę, przede wszystkim jak gdyby ich praca oznaczała się taką wielozawodowością, można powiedzieć, i wielofunkcyjnością. Proszę Państwa, ja tutaj dokładnie przytoczę Państwu słowa, które wypowiedział na tej konferencji wspomniany przeze mnie dr Hieronim Powiertkowski, czyli pierwszy naczelnik Wydziału Zdrowia, jak wyglądała rzeczywiście ta wielofunkcyjność i wielozawodowość lekarzy. Przede wszystkim właśnie on wskazał na to, że są lekarze, tak, którzy wypełniają wiele funkcji jednocześnie. Tutaj mają Państwo jego wypowiedź, tak, że generalnie lekarz pełni wszystkie różne możliwe tak funkcje, wypełnia
ponieważ ze względu właśnie na braki musi być obecny w różnych wymiarach. Podobnie też było ze średnim personelem medycznym, gdzie mają Państwo też jego wypowiedź, tak, gdzie jest właśnie wskazane, że te braki powodowały to, że bardzo było trudno, tak, tutaj zadbać o to, aby każdy mógł być właściwie jak gdyby zaopatrzony pod względem medycznym. Proszę Państwa, inną taką kategorią tych czynników, które były bezpośrednio związane ze służbą zdrowia, a które miały bardzo istotny wpływ na jej kształtowanie, było to, że były przypadki podszywania się po tytuł lekarza. Co oczywiście, ktoś mówi, nie można stwierdzić, że to jest typowe tak dla okresu powojennego, ale sam fakt, proszę wierzyć, że jak ludzi zatrudniano do pracy, to nie pytano wówczas, czy ktoś ma, tylko jeżeli ktoś powiedział, że jest lekarzem, to go generalnie na słowo zatrudniano. I na przykład z taką sytuacją mieliśmy do czynienia na przykład w powiecie łobeskim, gdzie lekarz, który nie był lekarzem, praktykował, spowodował śmierć paru osób, w tym uszkodzenia ciała wśród innych pozostałych. Te braki kadrowe, o których też Państwu tutaj mówiłam, przede wszystkim odbijały się na całym personelu medycznym. Wpływało to również na to, że ta pomoc była niedostateczna. No i co również skutkowało to, że ten stan sanitarny, sanitarno-epidemiologiczny Pomorza Zachodniego niekoniecznie przedstawiał się pomyślnie. Proszę Państwa, również takim innym takim czynnikiem, który miał wpływ na to kształtowanie się ochrony zdrowia na Pomorzu Zachodnim, było przede wszystkim zrujnowane tak szpitalnictwo i braki sprzętu medycznego. O tym bardzo często te nieliczne, uszkodzone aparaty rentgenowskie, mikroskopy, lampy kwarcowe stanowiły bardzo wąską bazę sprzętową szpitali, ośrodków zdrowia. Generalnie bardzo często wojsko, tak, były one anektowane przez oddziały wojskowe bądź po prostu stały zdewastowane. I natomiast generalnie, proszę Państwa, jak już jesteśmy przy tym, co mówił pierwszy naczelnik Wydziału Zdrowia, on również scharakteryzował ówczesną sytuację szpitalnictwa na Pomorzu Zachodnim i Państwo pozwolę, że Państwu to przeczytam. Na Pomorzu Zachodnim ze Szczecinem włącznie są w chwili obecnej dwa pełnowartościowe szpitale, które zostały tak mało ograbione, że są w stanie w ogóle wykonywać wszystko, co do szpitali tej miary należy. Z reguły każdy ocalały szpital, stały, nieimprowizowany, pozbawiony jest całości sprzętu, z chwilą, gdy zostaje oddany do dyspozycji władz polskich. Przy tak wielkim zrujnowaniu naszego szpitalnictwa na Pomorzu Zachodnim nie wiem, kiedy będziemy w stanie odrestaurować te szpitale do ich stanu pierwotnego. Na 33-35 szpitali stałych na Pomorzu Zachodnim mało ograbionych jest dwa. Zabrano rentgen, EKG, narzędzia, pozostała bielizna, materace, łóżka, resztki narzędzi. Średnio ograbionych jest dwa. Zabrano wszystkie aparaty i narzędzia. Zupełnie ograbionych jest 18, wywieziono wszystko. Resztę szpitali, 11-13, zajmują szpitale radzieckie, dwa polskie, ale około 5 z tych szpitali już prawie nie ma sprzętu. Proszę Państwa, jak już sami Państwo tutaj słyszeli, organizacja między innymi służby zdrowia, w tym również szpitalnictwa, tak, przebiegała w bardzo trudnych warunkach, ale nie zostaliśmy, można powiedzieć, sami z tymi trudnościami, ponieważ już w 1945 roku, tak, Pomorze Zachodnie otrzymało pomoc zagraniczną UNRWA w postaci leków, wyposażenia szpitalnego, sprzętu medycznego, materiałów opatrunkowych, bielizny pościelowej na 1000 łóżek szpitalnych. Później były także dary z Czerwonego Krzyża, tak, ze Szwecji, Danii, które zaczynały napływać na teren Pomorza Zachodniego. Proszę Państwa, sytuację szpitalnictwa Pomorza Zachodniego w analizowanym okresie chyba najbardziej oddają słowa ministra zdrowia Franciszka Litwina, który prowadził wówczas inspekcję na naszym terenie i stwierdził to w następujący sposób. Widzieliśmy lekarzy, którzy ze swymi rodzinami i pielęgniarkami pomagali murarzom w budowie szpitali oraz w urządzaniu ich wnętrz. Widzieliśmy szpitale, gdzie przy małym, szczupłym personelu lekarskim usługi z zakresu wszystkich specjalności stały na wysokim poziomie. Czyli mimo skromnych środków, mimo różnych braków, jednak tutaj znalazły się słowa uznania, tak, ze strony ministra zdrowia, który właśnie wskazał na to, że mimo tego to jednak poradziliśmy sobie ze względu na to, żeby zaspokoić te potrzeby zdrowotne ludności.
Proszę Państwa, w tej tabeli, które mają Państwo wyświetlone na slajdzie, jest zawarte dane dotyczące tego, jak wyglądała ilość szpitali na Pomorzu Zachodnim, personelu medycznego, tak, lekarzy, aptek we wrześniu 1945 roku. Te kropeczki, gdzie tam są, mówią nam o tym, że po prostu jest brak danych. Nie znalazłam żadnych informacji na ten temat. Oczywiście, proszę Państwa, nie należy się zbytnio przywiązywać do tych danych, ponieważ one stanowią tylko pewien zarys obrazu organizacji służby zdrowia na Pomorzu Zachodnim. W sprawozdaniu, w oparciu o które została wytworzona tabela, nie znalazły się informacje dotyczące szpitalnictwa wojskowego, ponieważ no, generalnie akurat nie było ono przedmiotem analizy. Tak, tu mają Państwo tylko wyłącznie sprawy związane ze szpitalnictwem cywilnym. I te dane, proszę Państwa, bardzo się między sobą różniły. To jest wrzesień 45, tak, w październiku było już zupełnie inaczej. W ogóle nawet już pod koniec września było też zupełnie inaczej. Swego czasu ówczesny inspektor lekarski na teren Pomorza Zachodniego wskazywał, że lata 45-46 to w ogóle jest okres bezplanowości w organizacji służby zdrowia na Pomorzu Zachodnim, że te dane, które Urząd Wojewódzki otrzymywał z terenu, były tak rozbieżne i tak dowolne, że nie przedstawiały żadnej wartości statystycznej i organizacyjnej. Z jednej strony ja uważam, że chyba nie należy być aż tak krytycznym w wypowiedzi i nie podzielam tutaj wypowiedzi ówczesnego inspektora, ponieważ mimo tego, że te dane były nieścisłe, to jednak pokazywały obraz sytuacji, tak? Pokazywały to, co się dzieje i też pokazywały pewną dynamikę zmian, która właśnie zachodziła tutaj na Pomorzu Zachodnim i też można powiedzieć, że stanowiły to pewną specyfikę, tak, Pomorza Zachodniego w tym pierwszym okresie powojennym. Ale proszę Państwa, pomimo, jak mówię, tych trudności, placówki służby zdrowia powstawały, były uruchamiane tak zwane otwarte i zamknięte, tak, placówki służby zdrowia. Oczywiście ta terminologia, którą tutaj używam, jest typowa dla tamtego okresu, ponieważ jak Państwo wiedzą, po 1999 roku już nie ma lecznictwa otwartego i zamkniętego, tak? Mówimy teraz o lecznictwie publicznym i niepublicznym, ale w związku z tym, że mówimy o tamtych czasach, to trzymajmy się pewnej konwencji językowej, która była typowa dla tamtego okresu. I proszę Państwa, chciałabym trochę więcej tutaj uwagi, zwrócić uwagę na to lecznictwo szpitalne, ponieważ ono było istotne, było ważne, szybciej się można powiedzieć tworzyło niż placówki zamknięte. I na przykład tylko takie ciekawostki Państwu powiem z różnych powiatów, które właśnie jak gdyby dotyczyły lecznictwa szpitalnego. Na przykład w powiecie gryfińskim. Proszę Państwa, w tym okresie, o którym tutaj jest w tej tabeli, doszukałam się informacji w dokumentach, że w tamtym okresie były 6 szpitali prowizorycznych. Tak, prowizorycznych. Czyli takie, które generalnie były zrobione tylko wyłącznie na potrzeby chwili. Okazało się, że później te 4 szpitale z nich zostały zlikwidowane. Zostały one zorganizowane dlatego, że wybuchła bardzo poważna epidemia chorób wenerycznych, które szerzyły się wśród ludności niemieckiej szczególnie. I okazało się, że w 95% pacjentami właśnie tych szpitali była ludność niemiecka. Podobna sytuacja na przykład też była w powiecie, tutaj jeżeli chodzi o szpital powiatowy, znaczy w powiecie wolińskim, tak, szpital powiatowy znajdujący się w Świnoujściu był zlokalizowany w szpitalu po byłej niemieckiej marynarce wojennej. Pojawiały się także ośrodki zdrowia, tak, w Świnoujściu i między innymi także w Wolinie. Ale też, proszę Państwa, ciekawie, bardzo mocno przedstawiała się sytuacja organizacji lecznictwa na terenie Koszalina i jego powiatu. Oczywiście, proszę Państwa, tutaj, jak mówią dane w dokumentach, we wrześniu pracowało na terenie powiatu 8 lekarzy Polaków, 10 Niemców, 4 lekarzy dentystów. Pomimo pewnych trudności w każdej gminie na terenie powiatu zostało zorganizowane izolatorium. To było coś takiego na kształt ośrodka zdrowia, żeby, prawda, izolować chorych zakaźnie. Utworzono szpitale zakaźne, między innymi w Bobolicach, też szpital ogólny. Ale proszę Państwa, ciekawostką jest sam teren Koszalina.
ponieważ w tamtym czasie na terenie samego miasta było aż 26 szpitali wojskowych radzieckich. Pytanie, dlaczego tak dużo? No, proszę Państwa, było to związane z tym, że między innymi tam był bardzo duży garnizon wojskowy i radziecki, jak i również polski. I ilość chorób wenerycznych, która się wówczas szerzyła na terenie Koszalina, była dosyć znaczna. I w związku z tym, żeby odciążyć ten szpital ogólny, który również zaanektowało wojska radzieckie, stworzono także na terenie miasta szpital zakaźny. To było bardzo, proszę Państwa, dobre posunięcie, ponieważ rok później, w 1946 roku, na terenie Koszalina wybuchła poważna epidemia duru plamistego. Także generalnie ten szpital zakaźny nam się bardzo mocno przydał. Ale tak na dobrą sprawę, proszę Państwa, największa dynamika, co oczywiście nie będzie tutaj jakimś zaskoczeniem dla Państwa, jeżeli chodzi o organizację ochrony zdrowia, przebiegała na terenie samego Szczecina, który, jak Państwo wiedzą, z dniem 5 lipca ostatecznie został przekazany polskiej administracji. Dlaczego było najbardziej dynamiczne? No, wpływ na to mogło mieć kilka czynników. Między innymi podstawowy, istotny, że przede wszystkim tutaj mieściła się władza, tutaj mieściły się w mieście, tak mieściły się, mieściła się siedziba władz okręgu, a one same w przyszłości stało się później stolicą województwa. I w związku z tym, proszę Państwa, jak wyglądało to na terenie samego miasta? Tutaj 4 maja w transporcie osiedleńczym na teren miasta przybyło 4 lekarzy. Wśród nich pierwszy naczelnik Wydziału Zdrowia, dr Zygmunt Jakubowski. Jego inspekcja terenu miasta nie przyniosła takich zadowalających, że tak powiem, efektów. On mówi w swojej notatce poinspekcyjnej, pisze, że były budynki zdewastowane, ograbione, że generalnie przede wszystkim były spustoszone gabinety lekarskie, dentystyczne, że to było niezabezpieczone, że to było zajmowane przez wojsko, że były niedobory sprzętu, tak, i również przede wszystkim brakowało ludzi do pracy. Ale mimo tego udało mu się w pierwszej fazie zorganizować tak ambulatorium, zorganizować aptekę, zorganizować także przede wszystkim właśnie jak gdyby taką pomoc, tak, to stacjonarną dla ludności. To nie tylko to, co się działo w 1945 roku na terenie Szczecina. Również został stworzony, proszę Państwa, uruchomiony szpital przy ulicy Jagiellońskiej 44, szpital miejski. Co jest ciekawe, ordynatorem tego szpitala został dr Jerzy Tus, człowiek, który przeprowadził pierwszą w powojennym Szczecinie operację jeszcze w szpitalu na Piotra Skargi. Operacja była przeprowadzona na niemieckim księdzu, który miał problem z przepukliną. W ogóle dr Jerzy Tus później stał się drugim naczelnikiem Wydziału Zdrowia, Miejskiego Wydziału Zdrowia. W 1945 roku również na terenie Szczecina uruchomiono szpital zakaźny. Ja osobiście bardzo lubię wszystkie tematy związane ze szpitalem zakaźnym, bo temat chorób zakaźnych jest mi bardzo bliski. W związku z tym może dlatego troszeczkę za dużo o tych szpitalach zakaźnych, ale chcę tutaj Państwu powiedzieć, że naprawdę była potrzeba uruchomienia tego typu placówek ze względu również, jak już powiedziałam, na te zagrożenia epidemiologiczne, bo tylko tak dla ciekawości chcę Państwu podać, że jeżeli chodzi o powojenne zachorowania na dur brzuszny, czyli choroba, która bardzo mocno się szerzyła, która była związana, która w literaturze ma bardzo ciekawą nazwę, taką można powiedzieć literacką, i nazywa się choroby zburzonej cywilizacji, czy tej nieczynnej cywilizacji. Chodzi o to przede wszystkim, że po prostu dur brzuszny szerzył się tam, gdzie nie funkcjonowała, gdzie po prostu była sieć wodno-kanalizacyjna niekoniecznie dobrze funkcjonowała, tak, która generalnie można powiedzieć też, można ją zaliczyć do takiej kategorii, że tak powiem, chorób związanych właśnie z brakiem odpowiedniego uposażenia sanitarnego. I on się właśnie, natomiast jeżeli chodzi o powojenne zachorowania na dur brzuszny, to na terenie samych ziem zachodnich i północnych, do których również Szczecin był zaliczany, tak, Pomorze Zachodnie dokładnie było zaliczane, szerzyło się 2/3 powojennych zachorowań. Czyli proszę zobaczyć, jak masowo tutaj dur brzuszny występował na tym terenie. I rzeczywiście, jeżeli chodzi o zjawiska epidemii i chorób, które występowały tutaj na Pomorzu Zachodnim, to między innymi dur brzuszny, malaria, jak i również choroby weneryczne były bardzo, bardzo mocno rozpowszechnione wśród ludności. Proszę Państwa, jak już powiedziałam, gdzie w ogóle
zlokalizowano ten szpital zakaźny. Może na pewno Państwo wiedzą, albo nie wiedzą, albo na pewno Państwo, może tam niektórzy z Państwa byli. Oczywiście mam nadzieję, że tylko w celach wizytowych. Jest to szpital, który znajduje się na dzień dzisiejszy przy ulicy Arkońskiej 4, tak? Jest to szpital właśnie zakaźny. Przed wojną był tam budynek zakładu opiekuńczego dla osób starszych. Pierwszym dyrektorem szpitala była pani doktor Elżbieta Bóg, autochtonka. Później był doktor Romuald Orłowski, który no niestety na skutek przechorowania do rury brzusznego nie mógł intensywnie wypełniać swoich funkcji. I później, później również jak gdyby w skład tej pierwszej, można powiedzieć, bazy lekarskiej szpitala również był doktor Jan Sojka, który przybył tutaj z doktorem Jakubowskim w maju 1945 roku, a także pierwszy ordynator oddziału skórno-wenerologicznego pani doktor Bronisława Smolska-Szyran. Proszę Państwa, pierwotnie szpital był przygotowany na 100 łóżek, on tam się rozwijał z biegiem czasu. Pracowano oczywiście tutaj, jak już powiedziałam, przy brakach wszystkiego. Tutaj także ta sytuacja jak gdyby katastrofalna nie dotyczyła tylko wyłącznie samych pacjentów, którzy przebywali w szpitalu, ale również samego personelu, który nie otrzymywał za swoją pracę wynagrodzeń, tylko takie zasiłki po 50 zł co kilka dni. Już w sierpniu 1945 roku rozpoczęto leczenie chorych. Pierwsze przypadki to były oczywiście przypadki duru brzusznego, przypadki czerwonki, tak, przypadki również błonicy, duru plamistego. W listopadzie natomiast rozpoczęto hospitalizację chorych na choroby weneryczne, na kiłę i na rzeżączkę, co później jak gdyby dało powód, aby mówić o tym, żeby uruchomić właściwy oddział właśnie, który zajmował się leczeniem tego typu schorzeń. W tym czasie również zorganizowano na terenie szpitala oddział gruźliczy, zakaźny, malaryczny i oddział dziecięcy. Proszę Państwa, co sama doktor Smolska-Szyran mówiła o pracy w tym szpitalu, zaraz zobaczą Państwo na slajdzie. Tak, tutaj mają Państwo jej wypowiedź. Jak już powiedziałam, generalnie tu jakaś planowość, jeżeli chodzi o sprawy leczenia, była dyskusyjna. Ona sama mówiła, jak leczyła chorych wenerycznie, że leczyła ich w dużej mierze, żeby, jak Państwo wiedzą, jest to choroba przewlekła, to jest troszeczkę taki mały wtręt. Jest to choroba przewlekła i ona mówi, że jak już nie miała czym ich leczyć, bo leczono penicyliną, tak? Bo penicylina to w ogóle był cudowny lek na leczenie różnych chorób, między innymi wenerycznych także. No i generalnie, jak nie miała co leczyć, ach, pacjenci sobie kojarzyli, jak wygląda penicylina, więc wszykiwano taki jakiś specjalny roztwór mleka i soli fizjologicznej, żeby, prawda, pacjent myślał, że dostaje penicylinę, ponieważ brakowało środków, a jakby nie był leczony, to po prostu by zdarzały się ucieczki ze szpitala. W związku z tym lepiej tak pacjenta zatrzymać, tak, niż potem, żeby stanowił potencjalne źródło roznoszenia choroby po okolicy. W związku z tym tutaj ona też we swoich wspomnieniach właśnie opisuje, jak leczyła, jakie były trudności. Również, proszę Państwa, oprócz tego szpitala zakaźnego, tak, w tym samym 1945 roku, jak Państwo wiedzą, pojawia nam się także szpital wojskowy, który był zlokalizowany na ulicy Piotra Skargi, tak. Jak już powiedziałam, została tam przeprowadzona pierwsza powojenna operacja w Szczecinie. Początkowo major Eugeniusz Andrzejew mówi, że szpital również może być przeznaczony tak dla ludności cywilnej. Również na terenie Szczecina od września funkcjonuje, proszę Państwa, szpital kolejowy. Co jest ciekawe, w latach 45-47 była to jedyna placówka, która była placówką lecznictwa otwartego i zamkniętego, która działała przez całą dobę. Później dopiero 47 roku była ograniczona do pracowników Polskiej Kolei Państwowej oraz ich rodzin. Również, proszę Państwa, w październiku tak został uruchomiony szpital Golęcino, co prawda jeszcze wraz z niemieckim tam personelem, ale generalnie szpital ten początkowo, który świadczył takie usługi, można powiedzieć, w zakresie ogólnym, później również świadczył usługi, jeżeli chodzi o sprawy w leczeniu chirurgicznym czy w leczeniu chorób zakaźnych. Oprócz tego na terenie miasta jeszcze działał szpital przy ulicy Słowackiego dla ludności niemieckiej, szpital
na tak zwanej niemieckiej górce, czyli znany Państwu szpital na Unii Lubelskiej, tak? Był to szpital, który początkowo władze radzieckie zostały przekazały, znaczy początkowo w tym szpitalu był obóz, tak, przeznaczony dla niemieckich jeńców. Był także szpital przy ulicy Powstańców Wielkopolskich, szpital diakonistek. To wszystko było zajęte przez wojska radzieckie. Ale oprócz tego, żeby, jak już powiedziałam, to szpitalnictwo było bardziej dynamiczne niż to lecznictwo otwarte, pojawiają się także pierwsze ośrodki zdrowia na terenie Szczecina, budowane na wzór tego, jak było w okresie przedwojennym, tak, w oparciu o te rozwiązania. Między innymi wskazano, że podstawowymi poradniami, które w ośrodku mają się pojawić, były między innymi poradnie przeciwgruźlicza, przeciwjaglicza, tak, czy przeciwweneryczna. I co jest ciekawe, proszę Państwa, pierwszy ośrodek zdrowia, który powstaje przy ulicy Słowackiego 19, również daje początek do lecznictwa, stacjonarnego lecznictwa przeciwgruźliczego. Tak? Także o tym też należy pamiętać. Widzą Państwo, że generalnie ten rok 45 był bardzo trudny, tak? Jeżeli chodzi o organizację tych zrębów służby zdrowia na terenie Pomorza Zachodniego. W tym okresie zaczęły funkcjonować także, oprócz tej państwowej służby zdrowia, zaczęły funkcjonować także inne placówki, które świadczyły pomoc medyczną ludności. I bardzo szybko już, proszę Państwa, bo wiem, że tutaj trochę czasu już, jeszcze trochę czasu mam, ale w związku z tym jeszcze chciałabym Państwu powiedzieć na temat działalności Państwowego Urzędu Repatriacyjnego. Na pewno Państwo, on jest skojarzony z tym, że pomagał ludności, która migrowała, która była tak zwanymi, teraz mówi się, repatriantami, tak? Przepraszam, szczególnie z tego okresu, z tych ziem, które zostały przyznane byłemu Związkowi Radzieckiemu po II wojnie światowej. Ale ja chcę Państwu pokazać to, że jednak oprócz, dlaczego instytucja, która została powołana do tego, aby nadzorować ten ruch, zajęła się leczeniem ludności. Otóż okazuje się, proszę Państwa, że w transportach, które przybywały tutaj, było bardzo wiele osób, które potrzebowały takiego zabezpieczenia medycznego. Były kobiety w ciąży, osoby niedożywione, chore dzieci, osoby starsze, tak, wycieńczone. Generalnie one potrzebowały. W związku z tym stwierdzono, że trzeba zrobić nadzór odpowiedni nad tą ludnością. I w związku z tym przy każdym punkcie etapowym, tak, czyli punkcie, gdzie przybywała ludność, która właśnie jak gdyby przybyła na dany teren, znajdowała sale chorych. Sale chorych bardzo często składały się, były to sale pięciołóżkowe dla kobiet, dla mężczyzn, które właśnie tutaj jak gdyby no, świadczyły to, zaspokajały te potrzeby medyczne. Proszę Państwa, jak wyglądała taka praca na etapie? Między innymi jak przebywał transport, lekarz z pielęgniarką szli, robili rozeznanie, kto jest chory, kto jest niechory, kto musi być hospitalizowany, a kto może zostać zatrzymany właśnie na izbie chorych. I w związku z tym właśnie ten pierwszy podział powodował to, że osoby były tak klasyfikowane. W momencie tej klasyfikacji później następowała ich dezynfekcja, szczepienia ochronne, tak, jak i również inne działania, które miały na celu jak najdłuższy jak gdyby, no, nadzór, tak, na tego typu osobami. Proszę Państwa, placówki lecznicze PUR, one się rozwijały, one też nie były stałe, podobnie jak nie były stałe NKK, czyli Naczelny Nadzwyczajny Komisariat, jeżeli chodzi o swoje placówki, bo na początku były, proszę Państwa, tworzono punkty dworcowe, punkty pierwszej pomocy sanitarnej, ambulatoria, izby chorych, kąpieliska, odszawialnie, także i to wszystko znajdowało się przy punktach etapowych, gdzie niegdzie przy dużych punktach, na przykład tworzono także izby porodowe dla kobiet. Natomiast proszę Państwa, tutaj w Szczecinie tak działały też te punkty etapowe, jak Państwo wiedzą, między innymi później zostały wykorzystywane do wysiedlania ludności niemieckiej i ich funkcjonowanie generalnie było takie same. W przypadku Szczecina, co było ciekawe, tak, one jeszcze współpracowały ze sobą z PCK, ponieważ właśnie tutaj organizowano oprócz tej pomocy medycznej, tak, organizowano także pomoc, takie dożywianie dla ludności. W związku z tym, proszę Państwa, tutaj generalnie ta praca na etapie, jak to w swoich sprawozdaniach lekarze etapowi piszą, była bardzo trudna, bo bardzo często, proszę Państwa, zanim wypracowano jakiś taki jak gdyby model współpracy, to bardzo wiele osób, na przykład szczególnie w okresie rozwoju malarii na Pomorzu Zachodnim,
przyjeżdżało nieleczonych, gdzie generalnie przede wszystkim nie byli oni jak gdyby nawet zbadani, ponieważ nie było tej współpracy tak pomiędzy na przykład w tym wypadku koleją państwową, a właśnie placówkami PUR, o których Państwu tutaj wcześniej powiedziałam. Także generalnie, proszę Państwa, tutaj pierwsze placówki PUR, jak już powiedziałam, pojawiły się również na Pomorzu Zachodnim. Co prawda PUR rozpoczął swoją działalność już tutaj w kwietniu 1945 roku. Placówki medyczne pojawiły się dopiero później. Na terenie miasta za organizację lecznictwa medycznego był odpowiedzialny Franciszek Morawski. Także generalnie tak to wygląda. Chciałabym Państwu pokazać, jak wyglądał personel Urzędu Repatriacyjnego w analizowanym przez nas okresie. Tam mają Państwo na tle Polski, mają Państwo pokazany również Szczecin. Także tutaj, proszę Państwa, tak to wygląda. Na przykład wspomniana przeze mnie pani dr Smolska-Szyran również zaczynała swoją pracę jako lekarz etapowy w półetapie numer 4, który znajdował się na terenie miasta Szczecina. I proszę Państwa, jak wygląda natomiast, jak już Państwu powiedziałam na początku, działalność Naczelnego Nadzwyczajnego Komisariatu, jeżeli chodzi o zwalczanie chorób zakaźnych tutaj na terenie Pomorza Zachodniego. Otóż, proszę Państwa, on powstaje w maju 1945 roku w Koszalinie. Pierwszym jego komisarzem zostaje dr Henryk Gordziałowski, później w 1946 roku dr Józef Markowicz. Przede wszystkim, na czym skupiono uwagę? Na organizacji kolumn przeciwepidemicznym. Przy samym oddziale wojewódzkim były 3 kolumny, w powiatach były po jednej kolumnie. Składały się one z pielęgniarki, z lekarza, z osoby dokonującej dezynfekcji i generalnie tam, gdzie pojawiły się zagrożenia, na przykład gdzie wykrywano chorych na dur brzuszny czy dur plamisty, tam generalnie pojawiały się służby, które świadczyły tego typu pomoc. I w związku z tym, proszę Państwa, na terenie tak Pomorza Zachodniego do końca 43 roku, przepraszam, w 45 roku działały 43 tego typu kolumny, które taki nadzór sanitarny sprawowały nad ludnością. I oprócz właśnie tej działalności takiej sanitarno-epidemiologicznej, one były odpowiedzialne za na przykład za remontowanie studni, tak? To znaczy one tam wyznaczały, tak, kto ma tam remontować, jak ma przebiegać sprawy właśnie związane z tym nadzorem sanitarnym, także była to bardzo ważna i potrzebna instytucja. I proszę Państwa, jeszcze parę słów na temat działalności Polskiego Czerwonego Krzyża na terenie Pomorza Zachodniego. Teraz akurat, przepraszam, mają Państwo jeszcze działalność Naczelnego Nadzwyczajnego Komisariatu do walki z epidemiami, jeżeli chodzi o zwalczanie chorób, tak, wenerycznych na Pomorzu Zachodnim. Jak widzą Państwo, przy niektórych nazwach powiatów jest zapisane tylko szacunkowo, tak, że jest dużo, że generalnie tutaj nie można podać faktycznej ilości. Ja tylko, proszę Państwa, się zatrzymam na momencik, bo okazuje się, że oprócz tego, że Naczelny Nadzwyczajny Komisariat między innymi zajmował się, jak już powiedziałam, zwalczaniem epidemii, to również działało tak zwane ciało społeczne, tak, które również informowały o szerzących się chorobach. I na przykład były tak zwane komisje społeczne, były powoływane, gdzie na przykład donoszono na przykład do NKK, że uprzejmie informuje, że na ulicy, w Kołobrzegu, na ulicy takiej, w mieszkaniu, które znajduje się nad rzeźnią, mieszka kobieta, która jest odwiedzana przez żołnierzy. No i takie mniej więcej historie również się pojawiały i te komitety społeczne tak miały stać się tutaj na straży między innymi także jak gdyby kontaktów, tak? Bo proszę Państwa, już tylko na koniec, wykrywanie kontaktów, jeżeli chodzi o choroby weneryczne, jest bardzo ważnym elementem leczenia tego typu schorzeń. Proszę Państwa, działalność PCK na Pomorzu Zachodnim rozpoczęła się 22 czerwca 1945 roku. Tutaj właśnie pierwszym pełnomocnikiem zarządu głównego PCK na nasz obszar został Jan Ciałowicz i generalnie rozpoczyna się jego działalność. Z dniem 1 września 1945 roku na terenie Szczecina zostaje przy ulicy Wojska Polskiego 63, wszyscy wiedzą pewnie, gdzie to jest, zostaje zorganizowany pierwszy szczeciński oddział PCK.
Ale muszę Państwu powiedzieć, że nie to szczeciński oddział PCK był najbardziej prężny, jeżeli chodzi o swoją organizację, bo najbardziej prężnym oddziałem był oddział gryfiński, a szczególnie on działał bardzo mocno, jeżeli chodzi o stworzenie sieci takich wiejskich stacji sanitarnych dla ludności wiejskiej. I rzeczywiście, co jest ciekawe, proszę Państwa, w historii PCK właśnie to gryfiński oddział PCK stworzył pierwszą wiejską stację sanitarną. Tak, do tej pory nikt tego nie robił. Właśnie tutaj oddział gryfiński miał bardzo duży wpływ na to wszystko. Proszę Państwa, przy ulicy Wojska Polskiego 63 zostaje, jak już powiedziana, uruchomiona pierwsza placówka, pierwszy oddział, pierwsze ambulatorium, tak, przez którego kierownikiem jest pani dr Maria Tomaszewska. Otworzy również gabinet ginekologiczno-położniczy, gabinet, w którym leczy się choroby wewnętrzne, gabinet zabiegowy, a także generalnie tutaj punkt szczepień, tam gdzie jest dokonywane szczepienia przeciwko durowi brzusznemu. Tu akurat mają Państwo przykład walki ze świerzbem na Pomorzu Zachodnim, ponieważ PCK przede wszystkim jako jedna z nielicznych placówek bardzo mocno przyczyniła się do zwalczania, tak, tej parazytozy skóry, jak to ładnie mówi się w literaturze, czyli tego, że tak powiem, tej choroby, która jest bardzo, że tak powiem, zaraźliwa. I w związku z tym tutaj generalnie na skutek tego, że PCK miał bardzo dobre wyniki, Ministerstwo Zdrowia całość akcji właśnie przeznaczyło właśnie dla PCK. Jak już powiedziałam, PCK współpracuje również z Państwowym Urzędem Repatriacyjnym, gdzie zostaje stworzony punkt odżywczy na dworcu głównym, tak, z przeznaczeniem właśnie dla podróżujących, gdzie udziela się pomocy żywnościowej. I w późniejszym czasie zostaje także stworzona, jeżeli chodzi o szczeciński oddział, stacja opieki nad matką i dzieckiem. Proszę Państwa, bardzo szybko, jeżeli chodzi o sprawy związane z organizacją ochrony zdrowia na Pomorzu Zachodnim, tylko mówiłam o 1945 roku. Jak widzą Państwo, był on istotny i zasadniczy dla tego typu wymiaru życia społecznego. Proszę Państwa, co było takiego istotnego, co było takiego ważnego, jeżeli chodzi o ten 1945 rok, ten początek lat pionierskich, można powiedzieć? Przede wszystkim, jakie osiągnięcia służby zdrowia należy podkreślić? Po pierwsze, zorganizowano ją na terenie całego okręgu, tak? Czyli nie było miejsca, gdzie nie było nawet chociażby izolatorium. Zadbano odpowiednią liczbę szpitali, zarówno o charakterze ogólnym, jak i zakaźnym. Ludność właśnie pomoc otrzymywała lekarską w szpitalach powiatowych, miejskich, a także w szpitalach, które miały nieustalony zarząd, bo generalnie tam nie wiadomo, kto miał nimi kierować. Ofiarna praca pracowników służby zdrowia pozwoliła na oponowanie lub ograniczenie szerzących się chorób zakaźnych wśród ludności. Podjęto także kroki w kierunku uruchomienia stacjonarnych placówek ochrony zdrowia, czyli ośrodków zdrowia w miastach, wsiach, czego efektem właśnie było to, że otwarto 6 wiejskich i 2 miejskie placówki. Ale na uwagę także, proszę Państwa, jeżeli chodzi o organizację służby zdrowia, zasługuje także inny ważny element. Chodzi przede wszystkim tutaj o te świadczenia, tak, zdrowotne, które ludność otrzymywała w tamtym okresie. Okazuje się, że jeżeli chodzi o leczenie szpitalne, to skorzystało z tego leczenia około 12 tysięcy osób. Dla chorych zakaźnie zorganizowano 43 oddziały zakaźne lub szpitale epidemiczne z blisko 3 tysiącami łóżek. W ambulatoriach Państwowego Urzędu Repatriacyjnego i Polskiego Czerwonego Krzyża i w Ośrodkach Zdrowia udzielono ponad 63 tysiące porad lekarskich. Szczepieniami ochronnymi objęto blisko 104 tysiące osób. Wyleczono 23 tysiące chorych na świerzb. Na terenie powiatów działały 43 sanitarne kolumny. Zadbano także o właściwy nadzór sanitarny. Co to znaczy? To znaczy, że odbudowano bądź wyremontowano studnie, czy prowadzono właściwy nadzór sanitarny. Proszę Państwa, rok 45 to nie koniec zmian, jeżeli chodzi o sprawy związane z ochroną zdrowia na Pomorzu Zachodnim. Rok 46 przyniósł następne, kolejne zmiany. Podejmowano działania w tym celu, aby usprawnić, tak, działalność administracyjną, wynikiem czego, jak Państwo wiedzą, jest przeniesienie 18 lutego 1946 roku Urzędu Pełnomocnika Rządu wraz z wydziałami z Koszalina do Szczecina, zaś w tym czasie naczelnikiem Wydziału Zdrowia
przy Urzędzie Okręgowym zostaje dr Jan Dambrot. Dziękuję serdecznie. Bardzo serdecznie dziękuję i poproszę, czy jestem pod wrażeniem, jak udało ci się odnotować, ile maści wydano na, śwież, ale też mam taką osobistą refleksję, że często, kiedy po zmianie systemowej stała się o tyle rzecz trudna, że niejednokrotnie źle się ocenia, czy wręcz podważa tożsamość osób, które tą rzeczywistość tworzyły. Mówimy wręcz o deprecjonowaniu osiągnięć pokolenia, które musiało działać w tych warunkach. Jak sobie wyobrażam tych lekarzy, którzy tu mieli leczyć, a równocześnie remontowali pomieszczenia, to trochę mi się przypomina okres późniejszy, który mogliśmy oglądać na filmie Bogowie. I wtedy pewnie nikt się nie zastanawiał, jaki jest system, tylko po prostu ludzie wiedzieli, że trzeba coś zrobić, bo będzie tragicznie, tak? Jeżeli chodzi o epidemię. I myślę, że tu w tym wykładzie jeszcze też mogliśmy zobaczyć gdzieś historię ludzi zaangażowanych w tworzenie, w budowanie tego systemu zdrowia. Czy Państwo macie pytania, może osobiste refleksje, wspomnienia z tego okresu? Mamy jeszcze trochę czasu, to bardzo proszę. I tylko może o pytania, tak, sprecyzowane, z krótkim ewentualnie komentarzem i od razu też o odpowiedź. Dziękuję. Jeśli można. Proszę. Jestem z tego pokolenia, które pamięta czasy powojenne. Byłam wtedy bardzo małym dzieckiem i jedno co pamiętam, jechaliśmy ze wschodu tu na zachód całe 2 tygodnie, więc przez 2 tygodnie siedzieliśmy w pociągu, po drodze się gotowało obiady. Druga rzecz, to oczywiście powoduje inny stopień zakażenia, chorób, ale pamiętam również to, że byli lekarze wspaniali. Do dziś pamiętam lekarza o nazwisku pan Leszczewicz i wojskowy lekarz Wójcik, który mnie leczył. Byłam przecież maleńkim dzieckiem i nie mogę powiedzieć, że opieka lekarska była zła. Tam nikt nie pytał, ile to kosztuje, kiedy można lub kiedy nie, skąd pochodzisz i jaką masz rodzinę. Naprawdę z poświęceniem lekarze nas leczyli. No najlepszy dowód, że nie choruję do dziś. I druga rzecz, która mnie bardzo się podobała po wojnie, to, że dzieci były objęte szczególną opieką. Tak, tak. Taką, że dzieci dostawały szczepionki, dostawały tran. Stały w kolejkach w szkole, żeby dostać łyżkę tranu. I rodzice ufali lekarzom, bo jak trzeba było szczepić, to nie było takiej dyskusji jak dzisiaj. Po prostu wszyscy się szczepiliśmy i jakoś zdrowo do dziś żyjemy. Więc uważam, że opieka powojenna była naprawdę taka prawdziwa. Z życzliwością, z pomocą dla tych wszystkich ludzi, którzy wyjechali z własnych rodzinnych stron. No może jeszcze taka uwaga, że lekarze nie chcieli, tutaj pani powiedziała, że lekarze nie chcieli tu osiadać. Był tego powód, tak. Bo własnoręcznie ja i moja mama, moja rodzina, zbierała ulotki, których po niemiecku było pisane, że Niemcy macie tu zostać, my na tę ziemię wrócimy. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie za głos. Ja tylko chcę powiedzieć właśnie o tym, co pani powiedziała, że jeżeli chodzi o właśnie opiekę nad matką i dzieckiem, bo to generalnie tak się było zapisywane w tym okresie powojennym, to rzeczywiście pierwszy dokument, który w ogóle wydał Ministerstwo Zdrowia, to oprócz właśnie spraw związanych z chorobami zakaźnymi, ze zwalczaniem epidemii, było właśnie podkreślenie tej uwagi, o której pani tutaj wspomniała, czyli właściwa opieka nad matką i dzieckiem. I rzeczywiście, proszę mi wierzyć, było to bardzo, było to systemowo rozwiązane. Oczywiście tutaj, jeżeli na przykład miałem porównać Pomorze Zachodnie, jeżeli chodzi o opiekę nad dzieckiem, to proszę mi wierzyć, dokładano wielkiej staranności, żeby do 1948 roku w każdym powiecie była zatrudniona tak zwana gminna położna,
która by mogła, żeby były tworzone izby porodowe, żeby te warunki, żeby jak gdyby te porody przebiegały w sposób właściwy. Bo jak Państwo wiedzą, jeżeli chodzi o województwo później, jeżeli chodzi o samo Pomorze Zachodnie, które się później podzieliło na województwo koszalińskie i szczecińskie, to współczynnik urodzin tutaj był bardzo wysoki. W związku z tym władze naprawdę dokładały wszelkich starań, aby właśnie ta opieka nad matką i dzieckiem była realizowana w sposób właściwy. Halo, ja chciałam tylko tak króciutko powiedzieć, ponieważ ja pochodzę z Gryfina i mój tato właśnie pracował w stacji sanitarno-epidemiologicznej. Mhm. Był to troszeczkę późniejszy okres, bo ja się urodziłam w 51 roku. Ale od małego dziecka pamiętam, jak się zmieniało to właśnie, jak on zaczynał jeździć po terenie właśnie gryfińskim rowerem z plecakami na plecach, w którym woził butelki, gdzie właśnie ze studni pobierali te wody. Ja pamiętam, a później pociągiem to wszystko tachał do Szczecina, już tu właśnie na Wojska Polskiego. Dopiero później był jakiś motor. Tak. Nie, najpierw rower z takim motorkiem, pamiętam, jeszcze mieli. A jeśli chodzi o szczepienia, to wyjeżdżali właśnie na tydzień, na dwa i po wioskach jeździli, nie było ich w domu. Dziękuję, to tylko tyle chciałam. Tak. Ja, proszę Państwa, zebrałam w jednej z książek wspomnienia lekarzy, pielęgniarek, którzy przybyli tutaj na Pomorze Zachodnie. Proszę mi wierzyć, jeżeli mamy różne dokumenty, tak? Z jednej strony mamy dokumenty wytworzone przez urząd, te cyfry, te liczby, które Państwu tutaj przytaczałam, a z drugiej strony mamy dokument naocznego świadka, jak była czy pani doktor Smolska-Szyran, czy tutaj akurat była to mieszkanka Szczecina, tak? Jest to zupełnie inne, odmienne dokumenty, zupełnie się inaczej na nich pracuje, zupełnie się inaczej je czyta, co nie zmienia faktu, że są to źródła bardzo ciekawe i one są komplementarne, tak? One się uzupełniają wzajemnie. Co prawda rzeczywiście, jeżeli na przykład, bo ktoś może mi zarzucić, no tak, pamiętniki bardzo często są wywołane, tak, na zasadzie, że jest potrzeba, jest jakaś konkurs, więc ktoś pisze pamiętnik pod ten konkurs. Owszem, rzeczywiście może tak być, ale mając pewną taką czujność badawczą, jak i również inne źródło w postaci właśnie dokumentów, można jak gdyby zweryfikować pewne zjawiska. I proszę mi wierzyć, ja bardzo dużym sentymentem darzę, że tak powiem, ochronę zdrowia, bo jak Państwo wiedzą, teraz używając znowu poprawności, tak, politycznej, nie mówi się służba zdrowia, chociaż ogólnie się mówi, ale generalnie nie mówi się już służba zdrowia, mówi się ochrona zdrowia, bo służba była zdrowia do 89 roku. I rzeczywiście, proszę Państwa, jest to bardzo ciekawa kategoria ludzi i w ogóle tych procesów do analizowania. I ja mam jakiś taki naprawdę niedosyt, że jednak to, jak się mówi na przykład o Pomorzu Zachodnim, to się mówi o wielkiej polityce, o administracji, okej, to jest wszystko bardzo ważne i istotne, ale jednak w tym układzie, gdzie są ci ludzie, tak, którzy jednak przybywali tutaj, którzy wymagali tego zaspokojenia tych potrzeb zdrowotnych. Więc ja osobiście, że tak powiem, bardzo lubię sprawy związane między innymi właśnie tutaj z ochroną zdrowia. Może dlatego, że sama mam wykształcenie medyczne, więc bliższe są mi pewne rzeczy. W związku z tym, jak już Państwu powiedziałam, a kwestie chorób zakaźnych, to mój jest ulubiony temat, więc a już nie będziemy to wnikać, bo zaraz zacznę opowiadać i nie skończymy. Ja tu chciałam troszeczkę w bok odskoczyć od sprawy lekarzy medycyny do lekarzy weterynarii, bo akurat mój wujek tu został też z Koszalina skierowany do organizacji służby weterynaryjnej. To było w 1947 roku. No i jest to istotne, bo sprawa żywności dla tej całej ludności, jak szczepienia na włośnicę, na pryszczyce, jakieś szczepienia, czyli zapewnienie zdrowej żywności. I też były ogromne problemy, z tego oczywiście to z opowiadań mojego wujka znam, ogromne problemy, żeby tych lekarzy tu obsadzić wszędzie. Lekarze mieli to jeszcze o tyle gorzej, bo, że musieli do tych wszystkich obór jeździć osobiście, bez żadnej krowy tam szczepić. I dotarcie do tego to było z wielkim poświęceniem. Bandy jakieś grasowały po drogach, lasach, napadały niewiadomego pochodzenia. To przeważnie to byli jacyś tam niemieccy dezerterzy czy maruderzy. Z narażeniem życia to się wszystko organizowało. No i oczywiście za
przysłowiował miskę zupy, że tak powiem. No, dlatego trzeba docenić tamto pokolenie, które tutaj na gruzach dosłownie, sama jeszcze w gruzach się bawiłam. Tu. To tak, pani wywołała Koszalin, to taka, proszę państwa, trochę też ciekawości z Koszalina, bo akurat przeanalizowałam takie dane dotyczące do 89 roku, jeżeli chodzi o Koszalin. To muszę państwu powiedzieć, że no Koszalin na tle na przykład, bo jak państwo widzą, była taka, jak po II wojnie światowej w Polsce zaczął obowiązywać tak zwany model Siemaszki, jeżeli chodzi o organizację ochrony zdrowia. Między innymi uważano, że ważnym elementem rozwoju służby zdrowia są wszelkiego rodzaju wskaźniki, które na przykład określają nam liczbę łóżek, prawda, na przykład na, na 10 tysięcy osób i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście ten model nie do końca się, znaczy może inaczej, ten model, który był wprowadzony także w innych, że tak powiem, państwach, które podlegały wpływowi byłemu Związku Radzieckiemu, on nigdy w Polsce nie do końca nie został wprowadzony. Mówi się o tak zwanym polskim modelu, polskiej odmianie modelu Siemaszki, czyli generalnie dlatego, że po prostu te wszystkie główne założenia, które były wypracowane na terenie Związku Radzieckiego, niekoniecznie u nas były realizowane. Ale do czego, przepraszam za tę dygresję, ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że jeżeli chodzi o wskaźniki ilości na przykład ilości uruchomianych wiejskich ośrodków zdrowia i tak dalej, to muszę państwu powiedzieć, że Koszalin był lepszy od Szczecina. Koszalińskie było lepsze od województwa szczecińskiego, natomiast szczecińskie było lepsze z punktu widzenia uruchomianych placówek szpitalnych, więc generalnie tak to było. Ale proszę państwa, to nie jest powód do radości, bo okazuje się, że jakbyśmy to wszystko razem sumowali, to zawsze do 89 roku mieliśmy przedostatnie bądź ostatnie miejsce, jeżeli chodzi o właśnie organizację placówek ochrony zdrowia dla ludności. Ja chciałam parę słów powiedzieć. Wspomnieć dwa nazwiska. Myśmy przyjechali do Szczecina w roku 1947 do rodziny, która z Wilna przyjechała i ja byłam dzieckiem i pamiętam dwa nazwiska słynne, dr Rettinger, który był dyrektorem szpitala PCK przy Unii Lubelskiej oraz wspaniały chirurg dr Sokołowski, który z zachodu przyjechał i wspaniale tutaj pracował jako chirurg i obecnie chyba szpital jest jego imieniem, chyba w Dunowie. Tak. Ja w ogóle dziękuję pani za wywołanie. Te dwa nazwiska zasługują na to, żeby wspomnieć. To od 1947 roku te nazwiska Ja dziękuję, dziękuję bardzo pani za wywołanie właśnie tutaj nazwy, znaczy doktora Rettingera, ponieważ rzeczywiście PCK, co zapomniałam już dodać, zasłynął między innymi z tego, że został tutaj uruchomiony właśnie szpital najpierw okręgowy PCK w 1946 roku, a później nazwane szpitalem wojewódzkim PCK, tak? I rzeczywiście tutaj osoba pana doktora Rettingera była jak najbardziej, że tak powiem, osobą pożądaną i ona tutaj tworzyła, że tak powiem, zręby funkcjonowania tego szpitala. Jest to szpital obecny, tak, tutaj na Unii Lubelskiej, jest to bardzo ważny szpital. Był to jeden z najnowocześniejszych szpitali. W ogóle jego powstanie wpłynęło na zaburzenie całej struktury szpitalnictwa, jeżeli chodzi o Szczecin. Chciano nawet niektóre placówki szpitalne zlikwidować, między innymi ten, który znajdował się przy ulicy, no nieważne, wypadła mi z głowy, ale to już nie ma znaczenia, ale sam fakt, że jednak znaczy szpital jeden i drugi funkcjonował, ale rzeczywiście to jest bardzo była, jak na tamte czasy, nowoczesna placówka, która przyjmowała nawet do 650 łóżek, tak, miała szpitalnych przygotowanych dla pacjentów i miała bardzo szeroki spektrum oddziałów wszelakich, między innymi okulistyczny, czego wówczas, że tak powiem, w innych szpitalach nie było, bo były tylko 4 podstawowe specjalności organizowane na terenie szpitali. A ja pamięć chciałam przedstawić problem lekarza niemieckiego. W Szczecinie w 45 roku, 6 chyba, w 7 jeszcze był, miał swój gabinet przy ulicy Kapitańskiej i mieszkańcy miasta, na ogół wszyscy, ja nie mówię o tych bardziej odległych dzielnicach, ale Śródmieście i pobliże, wiedzieli, że przyjmie każdego, każdy może się zgłosić, ale niestety minęło nieco czasu, a ponieważ jak zwykle mieszkańcy wiedzą swoje bez względu na wszystko, więc wiedzieli, że tego lekarza pozbawiono prawa, że za sprawą naszych lekarzy
tegoż lekarza pozbawiono prawa wykonywania zawodu. Bo był, był za konkurencyjny. Cieszył się sławą dobrego profesjonalisty i lekarza, który przyjął wszystkich, którzy do niego się zgłosili, a sytuacja jeszcze była utrudniona, dlatego że niepewna była sytuacja miasta, czy zostanie po stronie niemieckiej czy polskiej. I do Szczecina w tym czasie przybyło około 60 tysięcy Niemców, ludności niemieckiej, bo im powiedziano, że jest duża szansa, że miasto pozostanie po stronie niemieckiej i byli mieszkańcy miasta do miasta przybywali. No tak, no oczywiście. Dziękuję. Dziękuję serdecznie za głos. No ja, proszę Państwa, tak na przykład wspomniałam dzisiaj Państwu o szpitalu kolejowym i tam muszę Państwu powiedzieć, że właśnie jak się szpital kolejowy kształtował, to tam wraz z lekarzem polskim pracował doktor Otto Schmoldt, tak, który również współtworzył tutaj służbę zdrowia na terenie miasta. On później chyba z tego co pamiętam przeniósł się wraz z pielęgniarkami niemieckimi do Golęcina i później wyemigrował do Niemiec. Bardzo serdecznie w imieniu Państwa swoim dziękuję. Przekazuję kalendarz Senior z Pasją. My tu już wszyscy mamy, żebyśmy, chcemy pokazać, że też ta pasja jest w nas i też pewnie gotowość do poświęceń, tylko po prostu czasy są inne, inaczej się to wszystko ukazuje. Dziękujemy serdecznie.